Jakie ma on, ona intencje do naszej relacji? To pytanie, które zadała jedna z naszych widzów. Dziękuję za inspirujące tematy Państwa. Dzisiaj położymy sobie kartę jako odpowiedź właśnie na to pytanie. I będą to karty Tarota, czyli rozłożenie właśnie kart. 8 kart Tarota. I spojrzymy sobie, co karty odpowiedzą nam na to pytanie. Dziękuję Państwu za subskrypcję mojego kanału, za wszystkie lajki i komentarze, propozycje tematów. Bardzo proszę o więcej. Proszę subskrybować mój kanał. Dziękuję również za kontakty, wszelakie maile, za właśnie tematy, które Państwa interesują. To inspiruje mnie bardzo, więc by nie robić sztuki dla sztuki, bardzo chętnie robię Państwa właśnie tematy. Dobrze, zobaczmy sobie, jakie właśnie on ma lub ona intencje do tej relacji. Karta pierwsza mówi o naszym pytaniu do kart. Pytamy tutaj właśnie o intencje, czy są poważne, stabilne. Jest to karta cesarza. Karta cesarza mówi oczywiście tutaj już o pozytywnych intencjach tej osoby, o którą pytamy, ponieważ karta cesarza jest to osoba dojrzałego mężczyzny lub kobiety, w zależności jeśli pyta kobieta lub mężczyzna. Jest to autorytet ojca, dobry partner, dobra partnerka, dobry mąż, stabilny, bardzo stabilna osobowość. Jest to również na pewno osoba, która myśli o tym związku poważnie, odpowiedzialnie, dojrzale. Także na pewno już tutaj to pytanie, które zadacie właśnie o intencjach jego, jego intencje mogą być właśnie stabilne. Prawda? On sobie zdaje sprawę o poważności Waszej relacji i również ceni sobie taką relację, która jest oparta na lojalności, odpowiedzialności, wierności, porządku, bezpieczeństwie i o realizacji marzeń, tak? Czyli na pewno chce pracować nad takim związkiem, jest odpowiedzialny. Więc mówi ta karta na pewno już o takim po prostu podejściu do relacji, które jest bardzo poważne i odpowiedzialne. Cesarz lubi jednak też władzę partnerstwie. Także uwaga, ponieważ muszą być między Wami jasne układy, pewny, bezpieczny fundament, realizacja wspólnych celów, jednakże po prostu oparty na sprawiedliwym podziale obowiązków, ponieważ jest to dobry, zrównoważony partner, dobra, bezpieczna relacja, stabilna relacja, bezpieczny dom. Ja na pewno jest ten partner ambitny, dojrzały życiowo, lubi harmonię w związku, także mówi to o relacji harmonijnej. Tak, też rodzinne relacje wchodzą w grę, czyli no, poważny ślub z takim partnerem wchodzi też tutaj w grę. Jednakże uważajcie, ponieważ
lubi taki partner, naprawdę partnerski związek, czyli chodzi o to, żeby były to relacje między dwoma zrównoważonymi osobowościami, które bardzo harmonijnie i poważnie układają po prostu swój plan obowiązków. Czyli każda z tych osób będzie na pewno zakreślać własne granice, będzie wymagająca i właśnie no taka, by te rodzinne obowiązki lub te obowiązki w relacjach po prostu wspólnie należy uzgodnić i podzielić. Zadbać o zasady w takim związku, by były rzetelnie wykonywane takie obowiązki w relacji lub dawanie i branie, by było to rzetelne po prostu u Was obojga. Cesarz ceni sobie właśnie takie relacje, które są fair i szuka partnerki, która jemu właśnie dorówna, prawda? Cesarz to jest wysoko postawiona osoba. On też chce takiej partnerki. Jeśli będziecie za delikatne lub za słabe charakterem, to taka osobowość cesarza wykorzysta niewątpliwie taki fakt i będzie od razu po prostu despotyczny, będzie wami rządził. Jeśli utracisz czujność, rychło zmieni się taka osobowość cesarza w twojego szefa. Szefa w waszej relacji będzie wywierać presję i będzie po prostu no, wtedy bardzo wymagający, despotyczny, władczy. Także należy właśnie zbudować tą relację na równych szansach i dwóch dojrzałych osobowościach. Czyli nie walczyć z takim silnym partnerem, ponieważ w tym wypadku, jeśli się walczy z cesarzem, będzie on tyranem. Wielu cesarzy było tyranami w historii. Więc jeśli zaczniecie w takim związku walczyć o swoje lub triksować, zamieni się taki cesarz, partner w tyrana i właśnie no, bezwzględnego władcę. Dlatego należy zbudować związek, który opiera się tutaj na dogadywaniu się, kompromisach, na dwóch dojrzałych osobowościach, które po prostu są gotowe do planowania, rozmów, kompromisów. Cesarz jako partner jest bardzo rządny autorytetu i jest bardzo męski. No ma po prostu bardzo władczy charakter, powtarzam. Dlatego no lubi być też męski, doceniany jako mężczyzna. Nigdy nie płacze. Jest twardy. Tak? Lubi dokonywać wielu decyzji. Także może Was taki silny mężczyzna w relacji stłamsić, jeśli będziecie za słabe, za labilne, za miękkie, histeryczne. Jest to mężczyzna o prawdziwym męskim i sztywnym charakterze. W związkach osobistych karta ta oznacza trwały związek o niezawodnym i trwałym, można powiedzieć też długotrwałym charakterze. To też może oznaczać taką
surową, tutaj tą osobowość właśnie partnera, który ma jasne, konkretne założenia po prostu co do takiej relacji. Lubi bezpieczeństwo, tak, lubi być właśnie mężczyzną w związku. Także ma być może też nieraz takie skostniałe założenia, więc musicie zdawać sobie z tego sprawę. Zobaczmy teraz dalej, jak się rozwinie ta relacja, właśnie jaką tutaj intencje ma taka osobowość do Waszej relacji wspólnej. Tutaj te karty, to są jest pięć kart, które mówią właśnie o rozwoju tej Waszej relacji. Więc spójrzmy tutaj na kontekst, co mówią karty o rozwoju, o prognozie takiej relacji. Po pierwsze, jest karta ośmiu kielichów, więc zostawcie wszystko to, co Wam nie służy. Zostawcie po prostu wszystko, odejdźcie, jeśli ta relacja Was obciąża. Lub pozostawcie po prostu wszystkie negatywne emocje i negatywne myślenie. Pożegnajcie te wszystkie takie negatywne wibracje w tym związku i skupcie się po prostu na budowaniu czegoś stabilnego z taką osobowością cesarza. On lubi stabilne, jasne, konkretne relacje. Więc tutaj ten as pentakli, as monet mówi o nowym początku, jednakże, kochani, czegoś, co jest trwałe, stabilne, wartościowe, opiera się też na bezpieczeństwie finansowym, jest realnie stąpające po ziemi, czyli coś, co jest realistyczne, nie jakąś, na pewno w takim związku z cesarzem nie mówimy tutaj o jakichś iluzorycznych związkach. Taki as to są nowe plany, które będziecie w tym związku realizować, czyli tendencje takiego rozwoju związku są tutaj, by realizować jakieś nowe, dobre, solidne, stabilne plany razem w tym związku. Są niemniej jednak jakieś tajemnice, lęki, tutaj być może osoby pytającej co do tego związku, może jakaś niepewność, jakieś kłębiące się myśli, szczególnie tutaj wieczorową lub nocną porą. No, ciągle macie tutaj takie złe i dobre myśli, jakby miotacie się, prawda? Ważne jest jednak tutaj ten Jin-Zhan wziąć pod uwagę, czyli harmonię w związku i jakieś takie harmonijne wibracje, żeby po prostu ten związek potoczył się w harmonii dalej. Byście nie mieli lub nie projektowali na partnera, partnerkę tych takich negatywnych myśli i takich właśnie tych wibracji, które ciągle doprowadzają do tego, że wątpicie, nie wierzycie w tą relację. Musicie bardziej po prostu zaprojektować się na pozytywne myślenie, ponieważ następna karta już mówi, że na pewno macie w relacji tutaj piękne momenty, piękne chwile, piękny przepływ emocji, pozytywne myślenie. Niemniej jednak tutaj ta karta księżyca mówi o lękach, o myśli, o tajemnicach być może, które musicie ze sobą też wyjaśnić. Coś być może też przed sobą ukrywacie. Tak, ta karta księżyca mówi o niewyjaśnionych sprawach między wami, które musicie po prostu ze sobą jeszcze przegadać i wyjaśnić, ponieważ one zatruwają Waszą relację i powodują to, że jesteście pełne zwątpienia,
coś, co jest niejasne, ukryte, co, o czym Wam mówi być może intuicja, ponieważ jest to też karta głębokiej intuicji. Być może intuicja każe Wam wątpić w tą relację. Były jakieś tutaj błędy w działaniu w tej relacji pomiędzy Wami, partnerami. Widzicie jakieś tutaj niebezpieczeństwo w tym związku, być może emocjonalne niespełnienie i właśnie macie tej pozytywne, piękne, romantyczne momenty są zmieszane właśnie z tym zwątpieniem, niejasnością w tym związku. Nie wiecie być może, czy ufać temu partnerowi, nie wiecie absolutnie, jak potoczy się dalej ta relacja, jest to dla Was wielką tajemnicą. Ta karta księżyca mówi również o tajemnicy. Nie macie jasności w tym związku. Jest to karta, która mówi o ciemności, czyli coś jest niejasne. Nie macie absolutnej klarowności tego związku, rozwoju tego związku. Niemniej jednak, jeśli usuniecie te wszystkie negatywne tutaj myśli, emocje, wyjaśnicie tutaj coś, co jest być może przed Wami ukryte. Związek ten ma tendencję do pięknego, romantycznego rozwoju, pięknych, przepływających między Wami emocji, pojednania się, dualności, tak? Czyli ten Jin-Jan, czyli to znowu jest ta harmonia w związku, uzupełnianie się tutaj strony męskiej i damskiej. Pozwólcie być takiemu władczemu cesarzowi, właśnie takiej osobowości w związku mężczyzną, a Wy bądźcie kobietą i wtedy ułoży się właśnie harmonijnie Wasza relacja, ponieważ o takiej harmonijnej relacji marzy też taka osobowość cesarza, lecz jednak on chce być głową tutaj tego związku, on chce być autorytetem i być traktowany jako mężczyzna. On lubi właśnie takie tutaj, powiedzmy, konserwatywne widzenie jego jako mężczyzny w związku. Nie zabierajcie mu tego. Bądźcie też kobiece w tym związku. Jin-Jan mówi również o takiej harmonii pomiędzy tymi męskimi i damskimi właściwościami, cechami. Spójność tych męskich i damskich właśnie walorów pozwoli Wam osiągnąć absolutną harmonię w związku, romantyczne, piękne wibracje, tak jak pokazane tutaj jest na tej karcie dwóch kielichów. Niemniej jednak macie na dzień dzisiejszy obiekcje co do tej relacji, nie ufacie, nie wierzycie, myślicie jakby tutaj na poziomie mentalnym, nie dowierzacie, nie chcecie dopuścić do siebie tych emocji, bronicie się wręcz przed tymi emocjami, ponieważ być może boicie się być zranioną, zranionym. Jest to oczywiste, że odganiacie od siebie tutaj emocje i myślicie tylko tutaj rozumem. Dwójka mieczy mówi o tym właśnie, że nie dopuszczacie do siebie emocji. Być może nie chcecie za bardzo dopuścić partnera do siebie, ponieważ nie ufacie jeszcze jemu, jakie ma właśnie tutaj zamiary w stosunku do Was. I chcecie podjąć decyzję, być może chcecie dopuścić większe emocje w tym związku, lecz na razie nie patrzycie sercem, tylko rozumem. Wycofujecie się jakoś emocjonalnie, ponieważ nie do końca ufacie właśnie tutaj, że ten partner ma do Was dobre intencje. Zamykacie się na emocje, przez co oczywiście odpychacie partnera. Więc jesteście zablokowane. Dopuśćcie tą ufność i wiarę, że taki partner jak cesarz, pomimo to, że jest nieraz widocznie twardy, ma skostniałe jakieś tam reguły, tak? Czy jakieś tam, powiedzmy, takie despotyczne patrzenie na związek, niemniej jednak ma stabilne, stałe intencje do tej relacji i potrafi być dobrym partnerem.
dopuśćcie emocje, ponieważ tutaj walczycie właśnie z emocjami i myślicie tylko właśnie rozumem. Chcecie zrozumieć to, czy partner ma dobre intencje, chcecie to przeanalizować i nie chcecie po prostu dopuścić do siebie tej sfery emocjonalnej. Nic nie widzicie, nic nie słyszycie, odganiacie emocje. Właśnie to jest ta karta, która blokuje Was na te przepiękne, harmonijne tutaj przepływanie romantycznych emocji w Waszym związku. Zobaczmy teraz, kochani, odpowiedź kart na to pytanie, jakie on, ona ma intencje do Waszej relacji. Trójka buław. Trójka buław, kochani, mówi tutaj o tym, że oczekujecie jakichś efektów, by ta relacja była stabilna i by właśnie partner miał poważne intencje w stosunku do tej Waszej relacji. Podjęliście decyzję, być może, że chcecie być nadal w tym związku z tym partnerem, chcecie iść do przodu, patrzycie już w przyszłość na rozwój tej relacji, niemniej jednak coś Was jeszcze zatrzymuje, jesteście jeszcze zablokowane, właśnie tak tutaj ta karta pokazywała, i nie robicie jeszcze kroków w przód, tylko stoicie. Widzicie, to jest karta pasywna, Waszej pasywności. Zastanawiacie się, analizujecie, patrzycie tutaj w ten horyzont, w tą przyszłość, lecz stoicie, myślicie, analizujecie, nie podejmujecie jeszcze jakichś ryzykownych kroków. Jak mówiłam już wcześniej, nie dopuszczacie jakichś tutaj głębszych emocji, odganiacie te emocje, myślicie, zastanawiacie się, czy ten partner na pewno ma do Was szczere intencje. Więc boicie się zrobić tego kroku właśnie odważnego w przyszłość z tym partnerem poprzez Wasze wątpliwości. Następna karta jest kartą Króla Pentakli, czyli mówi tak, tutaj ta karta tak właściwie mówi też o czasie. Chodzi tutaj o czas, być może od września do stycznia, w tym czasie, ponieważ tutaj ta karta właśnie tego rycerza Pentakli mówi o takich znakach zodiaku jak panna na przykład i byk. I właśnie panna to jest wrzesień, byk to jest styczeń. Także w okresie tego czasu, być może od września do stycznia następnego roku, uda Wam się rozwinąć zaufane relacje z takimi prawdziwymi intencjami, gdzie wyjaśnicie te wszystkie takie zwątpienia, lęki, blokady, jakieś tutaj sekrety, niewyjaśnione sprawy. I dopiero od września zacznie się ta relacja po prostu tutaj przepięknie rozwijać. Zrozumiecie i jakby rozpoznacie bardzo tutaj pozytywne wibracje i szczere intencje partnera. Także widzę, że dopiero od września zacznie się między Wami tutaj szczerze, pięknie rozwijać. Do tej pory musicie po prostu dopuścić emocje, zaufać i zrozumieć, że musicie być taką partnerką, która dorównuje cesarzowi, która no po prostu bardzo tutaj lojalnie działa w tej relacji. Wtedy właśnie na pewno uda Wam się zrobić tutaj aktywny krok w kierunku właśnie przyszłości. Ponieważ Wy jesteście, czyli ta osoba pytająca, jesteście osobą, która lubi bezpieczeństwo i boicie się po prostu ryzykować w jakieś tutaj złe relacje, gdzie Wasz partner będzie z Wami nieszczerze sobie zagrywał. Lubicie mieć dobrą bazę
tak? I lubicie mieć na pewno, na 100% pewność, że ta relacja rozwinie się pozytywnie, że nie będziecie zranione. Wtedy dopiero, jeśli będziecie miały 100% tego bezpieczeństwa, zrobicie ten następny tutaj krok. I pójdziecie właśnie z tym partnerem, zaufacie mu i pójdziecie z nim razem właśnie w jakieś głębsze tutaj uczucia i relacje. No, tutaj stoicie już na dobrej pozycji, prawda? Jesteście gotowe, by zrobić ten krok. Tak samo wasz partner ma szczere relacje, by zrobić ten krok. Więc ta karta mówi o 3 dniach, krótkim czasie, czyli w okresie 3 dniach po prostu spróbujcie inaczej spojrzeć na intencje waszego partnera. On jako osobowość cesarza ma na pewno poważne intencje do tego związku. Więc w okresie 3 dni, o których mówi tutaj ta karta 3 buław, spróbujcie jakby przetransponować, przemienić swój stan myślenia. Swój własny stosunek do partnera. Spróbujcie tutaj uwolnić się od tych takich ogromnych blokad. Macie na to 3 dni, czyli teraz ten cały weekend. I od następnego tygodnia, powiedzmy sobie od następnego poniedziałku, wtorku, zacznijcie podchodzić do tego partnera z ufnością. I uwierzcie w końcu w to, że on ma dobre relacje, dobre intencje do tej relacji. Także miejcie tą ufność i myślcie pozytywnie, tak? I myślcie po prostu w ten sposób, że ta relacja z tym właśnie partnerem rozwinie się bardzo pozytywnie. Miejcie dobrą wiarę, ufność i pomyślcie, że te relacje rozwiną się właśnie bezpiecznie dla was i będzie to sukces, jeśli tylko po prostu uwierzycie w to, że ten partner ma w stosunku do was poważne intencje. Także bardzo tutaj pozytywny rozwój tego związku, dobra prognoza, tylko oczywiście wspaniała też rada kart, byście wy jako osoby pytające się tutaj odblokowały. Jeśli zmienicie swoje nastawienie do intencji partnera, uwierzycie mu, zaufacie, to otrzymacie też dobre efekty swojej pracy. Ponieważ na spodzie talii kart Tarota pokazała się karta 7 pentakli, czyli karta 7 pentakli mówi tutaj o zebraniu plonów waszej pracy, waszej inwestycji w ten związek i oczekiwaniu na pozytywne zmiany, na pozytywne efekty. Przeczekanie właśnie tych kryzysów, tej niedowiary, tej nieufności, wyjaśnienie wszystkich jakichś niejasnych spraw spokojnie i na pewno wykluje się tutaj coś pozytywnego. Z tego, co zasialiście, z waszej pracy, będą dobre plony, zbierzecie dobre plony. Więc zaufajcie partnerowi, zaufajcie jego intencjom, otwórzcie się na ten związek, a przyniesie to dobre rezultaty. Zobaczmy jeszcze położyłam tutaj, wylosowałam 3 karty z oraklu miłosnego, z oraklu tutaj energetycznego i również z oraklu, który mówi o rozwoju właśnie waszego związku. Orakel miłosny, chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Ok, czyli między wami jest wielka chemia. Być może myślicie dlatego, że partner ma do was tylko takie intencje seksualne, ponieważ jest ogromny magnetyzm, przyciąganie się, atrakcyjność seksualna. Być może akurat właśnie na tym podłożu myślicie, że jemu chodzi tylko o seks lub boicie się właśnie otworzyć
bardziej na te takie intymne tej sprawy. Niemniej jednak ta chemia, która jest taka silna między wami, oczywiście musi iść w parze tutaj ze stabilnymi emocjami, uczuciem miłości i no, wzajemnym takim zrozumieniu i ufności. Właśnie ufności w to, że partner ma nie tylko tutaj intencje seksualne, ale również intencje do zbudowania poważnego, odpowiedzialnego, stabilnego, długotrwałego związku, w którym będziecie mogły się również na wszelakie intymności bardzo dobrze otworzyć. Na razie boicie się i obawiacie się właśnie tutaj tej takiej silnej chemii w waszym związku, ponieważ jeszcze nie ufacie temu partnerowi. Porozmawiajcie o tym z partnerem. Wyjaśnijcie to, że nie chcecie budować związku tylko na właśnie podłożu seksualnym, tylko chcecie mieć pewność, że on ma stabilne intencje właśnie, by zbudować coś stabilnego, długotrwałego z wami. Wyjaśnijcie to. Także jest tutaj właśnie ten aspekt, być może dla niektórych z was, bardzo ważny, o którym teraz wspomniałam. Następna karta rozwoju waszego związku jest zaangażowanie się w ten związek. Także cudownie, proszę zobaczyć, jaka to jest piękna karta. Dłoń męska, dłoń damska, światło na horyzoncie, serce, czyli uczucia, wiele serduszek, które unoszą się w powietrzu jako cząstki powietrza, czyli te fluidy miłosne, romantyczne, zakochanie, to uczucie zakochania się, plus jeszcze tej silnej chemii takiej erotycznej, seksualnej. To wszystko jest w powietrzu, to wszystko tutaj otacza was. Tylko chodzi teraz o zaangażowanie się w tą relację. Chodzi również o to, by wasz partner dał wam zupełną pewność, że on jest w tą relację zaangażowany i ma poważne intencje w stosunku do was. Także z obu stron jest ważne zaangażowanie wasze do tej relacji. Porozmawiajcie o tym z partnerem. Jeśli wy się w większej mierze angażujecie w ten związek, porozmawiajcie z partnerem, że pragniecie, by on w równej mierze zaangażował się w tą relację. Ponieważ dopiero wtedy uwierzycie w jego intencje, dobre intencje. Następną kartą tutaj z tego Energy Oracle, czyli oraklu energetycznego, jest The Temple Part. Okej, to oznacza to, że jest jakaś droga, pokonanie pewnych trudności, czyli przejście jakiejś drogi wspólnej, by dojść do tego pięknego temple, by dojść do tej pięknej świątyni i właśnie w tym pięknym miejscu właśnie dopiero poczuć pełnię tej miłości i relacji. Niemniej jednak, zanim dojdziecie do tego temple, musicie pokonać pewne schody, czyli pewne trudności, tak, które tutaj są, tą nieufność, te blokady, które macie, tak, tutaj te sekrety, niewyjaśnione sprawy, te zwątpienia, które nieraz wam mówi odejść, zostaw tego partnera, ponieważ być może on nie ma wcale szczerych intencji. Także no, kłębią się was tutaj pewne jakieś takie negatywne myśli. Musicie te wszystkie blokady, negatywne myśli, emocje pokonać, porozmawiać z partnerem o szczerości jego intencji, waszej również dobrej intencji tego związku. Pokonajcie te wszystkie schody tych problemów i wtedy dopiero osiągniecie spełnienie w tej relacji. Dojdziecie do przepięknego temple, pełnego miłości, dobrych, pozytywnych wibracji, co pokazuje tutaj to piękne, jasne, otoczone przyrodą, tak, czyli rozkwitem natury, miejsce. Także wyjaśnijcie ze sobą te wszystkie tutaj zwątpienia, porozmawiajcie ze sobą szczerze i wtedy na pewno
będziecie mogli zbudować coś solidnego, co pokazuje tutaj właśnie ta karta no, tych monet, tak? Ten rycerz monet. Rycerz monet walczy o coś stabilnego. Chce zbudować coś stabilnego, opartego nie tylko na finansowej, stabilnej tutaj relacji, związku, ale również o stabilności uczuciowej, duchowej, emocjonalnej. Tak? Więc tego Wam życzę. Na pewno zbierzecie plony swojej pracy, jeśli teraz właśnie w okresie 3 dni przemyślicie wszystko, po prostu oczyścicie się z tych blokad, z tego negatywnego myślenia. Też w tej kwestii polecam mój rytuał oczyszczania negatywnych emocji i energii, które znajdą Państwo, taki rytuał znajdą Państwo na moim kanale. Więc zapraszam właśnie do zrobienia tego rytuału, by pozbyć się wszelkich negatywnych tutaj energii. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. Proszę o subskrypcję, lajki i komentarze. Dziękuję za odwiedzanie mojego kanału. Bardzo się cieszę, że Państwo lubią te czytania. I do usłyszenia już niedługo.